witam was bardzo serdecznie z tej strony Kamikadze i w dzisiejszym odcinku postanowiłem otworzyć sobie taki oto multipak z serii Invisimals. Nowa drużyna. Bardzo was muszę przeprosić za poprzedni odcinek, że taka słaba jakość była, ale ostatnio dużo osób mówiło, żebym nagrywał kamerą. No i niestety wyszła jak wyszła, więc przerzuciłem się z powrotem na telefon i myślę, że teraz będzie wszystko ok. I teraz otwieram sobie takiego multipaka Invisimals, którego kupiłem za 30 zł. Tutaj mamy, zawiera 8 zaszytek z kartami, dwie karty z limitowanej edycji, jedna karta XXL. A więc otwieramy, tylko ostrożnie trzeba, żeby nie przeciąć kart. Okej. Przejdźmy jeszcze troszeczkę, tylko ostrożnie. Jeżeli przeciąć kartę, będę bardzo smutny. Raz niestety już przeciąłem kartę kiedyś. To było Champions 13-14, co przeciąłem Dawida De Gea, bazówkę, ale no, strata nie była wielka. Okej. Zrobimy to tak. Możecie też mi pisać, czy chcielibyście często na moim kanale spotykać live streamy. Bo jak widzicie ten filmik, to pewnie już jestem po pierwszym moim live streamie, więc możecie pisać, czy chcieć więcej, czy nie. Okej. Tutaj już limitki odciąłem sobie, które pokażę wam na końcu. Wiem, że jedną było widać, ale drugiej nie było. O, i tutaj mamy kartę XXL. I to jest karta Ice Lion, rezonująca. Bardzo fajne są teraz te karty Invisimals, te nowe, te rezonujące i inne. Już wszystkie sobie do albumu wkładałem, mam nadzieję, ok. Tą kartę sobie postawimy tutaj, żeby ładnie wyglądało. I teraz przechodzimy do 8 saszetek, co jest, myślę, sporą liczbą. Aha, sklejone, jak ja to lubię. Ciach. Ok. Otwieram sobie troszeczkę pierwszą. I mamy tutaj zasady gry, maszyny mi to jest. Mamy Firesuckera Pup, to jest moja powtórka. Robo Quito Pup też moja powtórka. Porcupine Max też powtórka moja. Nie wiem, czy mam tak dużo powtórek teraz w tej paczce jest. Tutaj mamy podziemne robale. To akurat nie jest powtórka. Przybliż sobie, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Wydaje mi się, że lepiej na telefonie widać niż na tej kamerze. Mamy Tolar Grande. I to jest Snow Caster. Sorry, ale nie widzę tak bardzo, bo słońce mi się... jakie słońce? Jezu, słońce o 21... no może nie o 21... o 19 w nocy słońce. Po prostu flash mi się odbija w oczy i nie bardzo było mi widać. Bo moja kamera niestety nagrywa obraz z daleka, a jak blisko jest, to tak nie za bardzo jest dobry. Mam tutaj Dark Corale, bardzo ładna karta. Mamy Fire Dragon, to jest moja powtórka. Dalej mamy odwrócone, mam to Lodowa Wyspa Dom. Mamy Plażę Legzira Środowisko. Mamy Kulę Armatnią Podwójny Atak. I mamy wiadomość od Shiro. Okej, teraz przechodzimy do kolejnej saszetki. O, tu mamy świecący, to jest Bangarang Colt. Dalej mamy Jestera. To jest na jednej z saszetek Invisimals, o ile się nie mylę, to jest kur. Mamy Brat Bata Colt i mam już całą ewolucję Brat Bata. Mamy Gotikę Max, powtórka chyba, ale nie, Gotika chyba nie, Porcupine Pup, powtórka i magazyny energii, nie powtórka. Przechodzimy do kolejnej saszetki. Oj, tutaj mamy rezonującą kartę Rattler Raptor. Bardzo fajna. Oj, mamy Big Sargę, to jest Tytan, ojej, jak to ładne. Ojej, ja mam już trzech takich świecących. Zabłąkana fala. X
Traktor Corp. Nie wiem, co to jest ten X-Traktor, to chyba są jakieś złote czy coś. Miejsce nieznane, siedziba potężnej firmy. Aha, to firma, jakaś X-Traktor Robot Endure jest, czyli to chyba produkuje jakieś złe roboty, Indium, ale chyba chcą mnie powstrzymać, o ile się nie mylę. Możecie mi opowiedzieć w komentarzach historię tej Indium, bo ja nie za bardzo z tym stoję. Chronia na rozmaitymi systemami zabezpieczeń i pułapkami, a przy tym ma się rozumieć pełna X-Traktorów. To jest bardzo wiele błędów na tych kartach, na przykład każdy głupi wie, że i nie wolno zostawić w tej linii, jak się kończy, tylko już trzeba by nowej zrobić, więc myślę, że producenci Invisimas nie byli za bardzo mądrzy. Raz pomylili opisy kart, dwóm kartom dali takie same, ale karty im się udały. Tutaj mamy Andrea, legendarny, tak jak w poprzedniej edycji, i twierdza profesora Dawsona. Okej, i to już były pierwsze 8 paczek. Teraz biorę kolejną ósemkę. Boże, kolejną czwórkę. Okej, otwieramy. Coś się nie chce. Okej. Tutaj mamy Shizoku. W poprzedniej edycji był to ognisty, a teraz przeszedł na kamienny. Mamy pułapka z traktorów. Traktorie, coś. Pustynne jeziora. Bardzo mi się podobają środowiska. Zaślepienie, to chyba też jest powtórka. I tutaj mamy... To jest diament Darkbot. Tak, te X-traktory to są chyba roboty tylko, jak myślę. I ścieżka smoka, meto. Kolejna saszetka. Bardzo mi się podoba teraz ta edycja. Nowa drużyna. W porównaniu do poprzedniej to jest miazga po prostu. Mamy Tuxedo. Mamy Gorale. Korale. Ekran magnetyczny. Dalej mamy sceniczne połączenie. Baszta. I mamy tutaj Jungle Eosa. Złoty. Przedostatnia saszetka. Okej, mamy podręcznik X-traktorów, czyli jak się tworzy i mamy Z-Klon. Mamy wieże w oazie. Perłowe wodospady. Tutaj mamy Spectral Dragon. I ostatni z tej paczki, Dark Griffon, też bardzo fajna karta. I teraz ostatnia saszetka. Okej, otwieramy, co tu będzie. I to jest Griffon Pup, to jest moja powtórka. Mamy Smoczy Jeździec, Pogrenada, to jest moja powtórka. Czy Feniksa, to jest moja powtórka. Zaklęte Gniazdo. I mamy tutaj, to jest Diament Żywioła Skał. I Rezonująca Shellshocker. No, myślę, że ta ostatnia saszetka dała nieźle dopalić, że tak powiem. Myślę, że te karty rezonujące to są jedne z najcenniejszych kart. A więc, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć! Co wy myślicie, że ja bym zapomniał o tych kartach limitowanych? Hehe, dobre. A dobra, tak na serio, teraz otwieramy jeszcze te karty limitowane. Zobaczymy, jakie to są. Już pewnie daliście się nabrać, że stary kamikadze zapomniał o kartach limitowanych. Uwaga! Mamy tutaj Bangaranga i mamy tutaj Mroczne Ziemie. Tylko czemu środowisko to jest karta limitowana? Powiedzcie mi, czemu środowisko to karta limitowana? No, naprawdę nie mam pojęcia tego akurat. Nie rozumiem, co oni z tym zrobili. Ale seria i tak bardzo jest fajna. Te karty rezonujące są bardzo fajne. A więc teraz się z wami żegnam, że tak naprawdę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!